Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Ponieważ mam troszkę zaległości, jeśli chodzi o informacje bieżące, w związku z tym bez niczego zaczynamy. Nocne międzynarodowe podsumowanie. Podczas ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim Rosji udało się zająć kolejne osady w Donbasie. Sunday Time. Walki lądowe na Ukrainie są obecnie bardziej dynamiczne i nieprzewidywalne niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Ukraińska ofensywa pod Kurskiem przeciąga się, podczas gdy rosyjskie siły zbrojne aktywnie posuwają się naprzód w Donbasie, w tym Pokrowski i Hasowa. Prezydent RP ponownie zażądał od Niemiec odszkodowania za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Proszę Państwa, coś takiego, to powiem Wam jedno. Jeżeli już mamy żądać odszkodowań, to od tych, co ją wywołali, czyli 6 banków, o których już mówiłem. Goldman Sachs na przodzie. Tu powinniśmy od tego zacząć. Szef Izraelskiej Konfederacji Związków Zawodowych zapowiedział 2 września strajk generalny w Izraelu, żądając uwolnienia zakładników z Gazy. Fajnie, co? Po raz pierwszy od 2 lat Unia Europejska w ciągu kwartału zaimportowała więcej gazu z Rosji niż ze Stanów Zjednoczonych. Więc zobaczcie, jaka to jest wszystko propaganda. Oczywiście, oni będą kłamać na każdym kroku. Tylko nie zapominajcie, kto na tym traci, a kto na tym zyskuje. Armenia przekazała Azerbejdżanowi 10 pakiet propozycji traktatu pokojowego i powiedziała, i potwierdziła również, swoją gotowość do zaprowadzenia pokoju w regionie. Minister zagraniczny Polski, Radosław Sikorski, powiedział, że Polska i kraje sąsiadujące z Ukrainą uważają za swój obowiązek zestrzelenie zbliżających się rosyjskich rakiet, zanim przekroczą one granice NATO, pomimo możliwego ryzyka zaangażowania sojuszu w wojnę. Sikorski podkreślił, członkostwo w NATO nie zwalnia każdego kraju z obowiązku ochrony swojej przestrzeni powietrznej. Jest to nasz konstytucyjny obowiązek. Jaki nasz? Jaki nasza? Z pewnością nie Polski. Jestem przekonany, że przechwytywanie rakiet wroga zbliżających się do naszej przestrzeni, kto jest tym realnym wrogiem dla Polski? NATO. Unia Europejska sama w sobie. Jak i również Stany Zjednoczone z tym stworem umiejscowionym w Palestynie. Jest aktem uzasadnionej samoobrony, ponieważ w przypadku przekroczenia granicy ryzyko trafienia ułamkami staje się znaczne. Przypominam, że rakiety już są dawno wycelowane w punkty strategiczne. Oczywiście mówię o rosyjskich. NATO odpowiedziało jednak na to oświadczenie, zauważając, że członkowie sojuszu zawsze konsultują się przed podjęciem działań mających wpływ na ich wspólne bezpieczeństwo. Sojusz już niejednokrotnie zapewniał, że nie zamierza zestrzeliwać z rosyjskich rakiet i dronów. Dzień wcześniej ten minister obrony narodowej RP powiedział, że możliwość zestrzelenia rakiet nad Ukrainą w ogóle nie była rozważana. I w ogóle nie da się ich zestrzelić, bo nie wiedzą, jakie przedmioty w nich lecą. Powiem Wam otwarcie, jak się patrzy na szczęście, ten polskojęzyczny rząd i te ich moce, jakie oni mają w sobie, to stwierdzam z radością, że dobrze, że jeszcze potrafią sami trafić do kibla półgłówki. Iran nieuchronnie dostarczył Rosji rakiety balistyczne.
Dostawy mogą rozpocząć się za kilka dni, twierdzą europejscy urzędnicy. Przypominam, drodzy Państwo, że jest bardzo ciężka sytuacja dla Iranu, ponieważ jego bliskość się z tym gadem umiejscowionym w Palestynie jest nad wyraz niepokojąca ze względu na ilość na tym terenie ładunków. Więc bombardowanie tego stworu mogłoby doprowadzić autentycznie również do samobójstwa w pewnym stopniu i uważam, że oni to celowo zrobili. Ale są pewne myki, które mogą załatwić sprawę i jestem przekonany, że Iran wie, jak to zrobić. Oczywiście są to tak zwane półśrodki, ale te półśrodki na coś takiego powinny też wystarczyć. Źródła Bloomberga uważają, że potencjalny transfer rakiety balistycznej byłby niepokojącym wydarzeniem w konflikcie. No to o czym mówię. Jeden z urzędników Unii Europejskiej powiedział, że dostawy mogą rozpocząć się w ciągu kilku dni. Teraz G7 omawia zaostrzenie sankcji wobec Iranu, ale przyznaje, że mogą one nie przynieść pożądanego efektu. Nic nie przyniesie pożądanego efektu. Przyniesie tylko efekt propagandowy. Nic poza tym. Ale to akurat na kraje BRICS-u nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Tylko na wasze chore mózgi, które przyjmują tylko głupoty. Prezydent RP Andrzej Duda nadał za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy, czyli swoich braci, Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Jego Ekscelencji Wasylowi Zwaryczowi, poinformowała Kancelaria Prezydenta w poniedziałek wieczorem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Drodzy Państwo, tego się faktycznie nie da komentować i te nazewnictwo Ekscelencja, powiem Wam szczerze, obrzydliwe. I na tym skończmy. Turcja formalnie prosi o dołączenie do BRICS-a. Bloomberg. To było do przewidzenia. To było kwestią tylko czasu. Kto chce zostać z gniłym Zachodem podczas, gdy prawie cały świat ucieka do BRICS-a? Tutaj, drodzy Państwo, chciałbym Wam pokazać już sekundkę, bo coś się kręci, a jak się nie nakręci, o właśnie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Roman Admowskiego, przypomnę. Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj przypominam jeszcze raz. Krzysztof Wałbrzycha, którego ściskamy w dystansu i jego kanał Krzysztof Janczak. Wartościowe rzeczy, mało wchodzących ludzi i chciałbym, żeby to się zmieniło, więc jeszcze raz przypominam o tym, jak i również chcę pokazać Krzysztofa. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w 16 już odcinku z cyklu Czytamy Romana Dmowskiego. Przypomnę, czytamy myśli nowoczesnego Polaka. Dzisiaj będzie rozdział Podstawy etyczne. No właśnie, i tak a propos etyki. Na pewno Państwo wiedzą, że w tej chwili właśnie odbywa się tak zwana bardacha paryska, czyli mówiąc innymi słowy olimpiada. Wiemy, jak wyglądała ta słynna ceremonia, gdzie doszło do urażenia uczuć i obrazy wielu, wielu ludzi. No cóż, ja mam taką propozycję, bo
pojawiają się głosy, że trzeba petycje pisać, że trzeba protestować, gdzieś organizować. Nawet teraz słyszałem, że ma być organizowany protest pod ambasadą francuską. No skończy to się tym, że parę osób pokrzyczy przez pół godziny, rozejdzie się do domów, a problem jaki był, taki będzie. Szanowni Państwo, dlatego ja mam inną propozycję. Na pewno każdy ma w domu coś takiego. I tutaj u góry jest taki zielony przycisk. I ten zielony przycisk trzeba nacisnąć i wtedy będzie to najbardziej skuteczny protest. Dlaczego? Dlatego, że oni liczą oglądalność od telewizora. Na kanwie tej oglądalności wyliczane są... Tu chodziło mi, drodzy Państwo, o to, żeby przedstawić, pokazać Krzysztofa Wałbrzycha, że to jest z naszej gminy Polaka. Normalny, jak widzicie, nieudziwniony. Dobrze ułożony młody człowiek, aczkolwiek 31 lata, to w sumie już w miarę dojrzały, wygląda na dużo młodziej. Natomiast jego spostrzeżenie na rzeczywistość jest bardzo klarowne. Aczkolwiek tutaj, Krzysztofie, tak, zgadzam się z Tobą, tylko to też nie jest wyjście sytuacji, ponieważ nie wiadomo, co jest bardziej bardaszane. Czy ta telewizja, czy te mózgi, które są już tak zainfekowane. To też nie zda egzaminu, niestety. Najpierw trzeba prowadzić dyktaturę w kierunku dobra. Przy oczywiście udziale miłosierdzia walczącego. Zero tolerancji. Wówczas siłą rzeczy, poprzez przymus, zaczną się interesować czym pożytecznym. I to jest jedyna rada, tak naprawdę. Ten proces niestety jest bardzo, bardzo daleki, ale i również bardzo bliski. Jest to tylko kwestia ruchu niedźwiedzia. Ściskam się mocno, Krzysztofie. A tutaj, proszę uprzejmie, o co walczą banderowcy? Jak to o co? Aby gościu w kapeluszu stał na własnych nogach. Proszę bardzo. Widzicie tutaj banderowca z protestami. On odbiera pochwały. I te pochwały są na chwałę Trzostku, drodzy Państwo. Ale przecież on jest cały szczęśliwy. No nie wszyscy są tacy, ale bardzo wielu. Bo jeżeli by tak nie było, nie wystąpił tu by po prostu. To jest logiczne. Scott Ritter podsumował swoje lato. Lubię tego człowieka. Mam nadzieję, że się nie zmieni. Choć dzisiaj wszystko jest możliwe. Podsumował swoje lato. Ekspert skarży się na problemy z władzami amerykańskimi i ciepło wspomina Rosję. Rozmyślając o moim straconym lecie, odczuwam zarówno smutek, że nie mogę spotkać się z rosyjskimi przyjaciółmi, których poznałem przez ostatnie 2 lata, jak i żal z powodu straconych okazji do nawiązania nowych przyjaźni, które mogły rozkwitnąć. Tu muszę przerwać. Dusza. Tak jak śpiewa szaman. Dusza. Tam jest dusza. To, o czym Polacy już dawno zapomnieli. A już nie mówiąc, że to nazewnictwo na zgniłym Zachodzie jest kompletnie niezrozumiałe. Przyjaźń jest najważniejszym składnikiem antidotum na wojnę. No tak, pod warunkiem, drodzy Państwo, że tych przyjaciół jest dużo. A to faktycznie tylko w Rosji można spotkać. I na Białorusi. Będę nadal walczyć o utrzymanie przyjaźni, które posiadam i tych, które będą mieć w przyszłości. Oto istota walki o pokój. Dobrzy przyjaciele są na wagę złota, prawda? Scott Ritter. To prawda. I jeszcze raz przypominam. Przyjaźń przychodzi sama. Jedna do drugiej. Jak to się tak dzieje? W dziwny sposób. Że ta energia
nigdy nie będzie szła w odwrotnym kierunku. I zwróćcie uwagę, dzisiaj jest troszeczkę ułatwione to wszystko, ponieważ nawet po samym wyglądzie widać, czy danym człowiekiem jest warto pogadać, czy nie. Proste? Proste. Minister spraw zagranicznych Szwecji nieoczekiwanie podał się do dymisji, ale najwyraźniej stało się to po ataku na Instytut Wojskowy w Połtawie, na Ukrainie. Jest to pośrednie potwierdzenie, że na Ukrainie zginęła duża grupa szwedzkich instruktorów. Co wy tam robiliście, chłopcy brzydkiego? No co? No bo z pewnością nic pożytecznego, bo za to Rosja nie karze. Plotka głosi, że wspomniani Szwedzi stanowili grupę wysokiej rangi z wojskowo-przemysłowego oddziału Saba. No właśnie. No i sprawa się rozwiązała. Czy należy ich żałować? Nie. Zapraszamy do jeszcze większego grona tych sukinsynów. Niech się smażą. Zadanie Żeleńskiego polega na sprowokowaniu konfliktu nuklearnego. Powiem wam otwarcie, nie przeceniajmy go za bardzo, bo to jest totalny półgłówek, śpun, karzeł, czosnkowy, psychopata, banderowski. W związku z tym ja bym to inaczej skwitował. Dostał tyle pieniędzy, tyle miliardów i różnych posiadłości, czy możliwości dostania tych posiadłości, że naprawdę on będzie jadł z ręki. Tym bardziej, że jemu koszernie smakuje, bo sam jest koszerny. Do takiego wniosku doszli dziennikarze Wall Street. Wall Street, drodzy Państwo. Oni zawsze dochodzą do takich wniosków na samym końcu. Żurnal na tle ataku ukraińskich sił zbrojnych na terytorium Rosji. Uważają, że ukraiński prezydent idzie na całość, zdając sobie sprawę ze swojej egzystencjalnej straty w konflikcie militarnym. Otóż taka. Na całość to idą czosnki za oceanem. A on to jest takim zwykłym, marnym popychadłem, którego można poświęcić, a później przejąć jego majątek, który oni mu sami dali. To takie proste. Bo nie myślcie sobie, że w hierarchii czosnkowej nie można kogoś poświęcić, tych na dole jak najbardziej, a to jest dupek, który jest do poświęcenia. Ci słabsi muszą podejmować ryzyko, pisze gazeta. Od samego początku było wiadomo, że ten konflikt nigdy nie może zakończyć się porażką Rosji. To jest logiczne. To jest w ogóle abstrakcja. Owszem, te psychopatyczne łby będą szukać wszelkich sposobów, wszelkich dziur i szparek, żeby się jakoś prześliznąć. Nic z tego. Tym bardziej, że przewaga rośnie. I to nie tylko Rosji, ale również BRICS-u. A to tym samym. Przedtem zachodnie media trąbiły jednogłośnie, że Ukraina już pokonała Rosję. Teraz nagle jest słabsza. Drodzy Państwo, to jest właśnie to, co oni robią perfekcyjnie. Sieją propagandę. Połtawski bloger Bogdan potwierdza, że informację zauważając, że zwłoki wywożą ciężarówkami Kamaz i wzywał władze do zaprzestania milczenia, zwraca uwagę, że siły zbrojne Ukrainy płacą wysoką cenę za swoje działania, a kierownictwo kraju ukrywa prawdziwą skalę strat, poświęcając ludzi dla beznadziejnych celów. No to jest logiczne, drodzy Państwo.
Ja już na ten temat się nie nadwypowiadałem. Tylko, że o jednym trzeba pamiętać. Ukraińcy to nie są Słowianie. To jest zlepek dziczy. W swojej większości. Więc nie mieszajmy gówna z tortem. Za mocno powiedziałem? Kogoś tu uraziło? Jeszcze raz powtarzam. Jeżeli ktoś jest uczciwym człowiekiem i troszkę myślącym, to nigdy w życiu nie będzie stał, będąc Ukraińcem, po stronie Bandery. Logiczne czy mało logiczne? Rosyjska szkoła zostanie zamknięta w 3 miastach Finlandii ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. No zobaczcie. Zobaczcie, do czego dochodzi w tej przepięknej Unii Europejskiej. Mówimy o fińsko-rosyjskiej szkole wschodniej Finlandii, która ma filię w Lapeanarcie i Matrze i Joensuu. Jedno ze źródeł publikacji stwierdziło, że obecność tej placówki edukacyjnej w kraju jest obarczona próbami szerzenia prorosyjskiej propagandy. Rosja się nie musi reklamować. Rosja tego nie robi. Rosja jest przykładem, jak należy żyć w sposób normalny, a nie jak psychopatyczne dzikusy. Obecnie w szkole uczy się 611 dzieci, z czego około 40% mówi po rosyjsku. I to jest dyktatura w kierunku zła, czyli demokracja. Bezpośrednio po potężnym ataku rosyjskich sił powietrznych na Ukrainę podpułkownik armii USA Joshua Kamara zmarł w Polsce. Powiem wam otwarcie, że niektóre działania są szybsze od światła. Tak to można określić. Miał 45 lat. Podobno zmarł w obozie wojskowym armii USA w Poznaniu. Kamara został oznaczony Legią Honorową Brązową, Gwiazdą i Medalem Zasługi, a także innymi odznaczeniami. Ja przepraszam najmocniej, skoro wyciągnął kopyta, bo tak mi lepiej to brzmi. To co się Ameryka won w Polsce? To za co dostał? To tak po prostu. To ja wam powiem, jak według mnie było, ale przeczytam jeszcze do końca. Tak to się dzieje, rakiety lądują w Połtawie, a oficerowie amerykańscy nagle giną gdzieś w Polsce. Co więcej, liczba oficerów NATO zabitych po tym naszym ataku osiągnęła już dziesiątki. No tak, w sumie to chciałem uprzedzić, to co przeczytałem, czyli mówiąc krótko, nie chcą pokazywać, że tam te nieudaczniki po prostu, gdzie się pokażą, to wyciągają kopyta, bo tam nie ma żadnego potencjału, nie ma nic. A tym bardziej nie chcą robić paniki. Zwyczajnie, bo oni próbują światu pokazać, że Ukraińcy, drodzy Państwo, to tak jak amerykańscy żołnierze na filmie Rambo. Dosłownie. Jeden zwycięży stu, albo jeszcze lepiej. Na filmach. Ach, co to mamy? Bojownicy ukraińskich sił zbrojnych oskarżyli Rosjan o rozstrzeliwanie więźniów. Co naprawdę się wydarzyło na wideo? Ja mam to wideo, nie będę pokazywał, zaraz to skomentujemy. To kłamstwo, bo dokładnie jest odwrotnie. Poddając się po bitwie pod Toreckim, jeden z sił zbrojnych Ukrainy zdecydował się wyrwać karabin maszynowy i zaatakować żołnierzy rosyjskich, skazując w ten sposób siebie i swoich braci na śmierć. Kanały Isu Schinika napisały wczoraj kłamstwo.
Jakoby rzekomo trzech wojskowych wyszło z piwnicy podniesionymi rękami, rosyjscy żołnierzy położyli ich twarzą do ziemi i niemal natychmiast szyli im plecy. Ta sprawa po raz kolejny udowadnia, że z więźniami należy mieć się na baczności, stale i kompetentnie, ich monitorując, aby uniknąć takich zagrożeń. Tutaj, drodzy Państwo, ja to oglądałem i jest wyraźnie pokazane, jak banderowiec nagle zrywa się i próbuje wyrywać broń rosyjskiemu żołnierzowi. Sytuacje, które tu oni opisują, są dokładnie po stronie ukraińskiej, bo ci faktycznie zachowują się tak, jak ich poprzednicy banderowcy. To znaczy, to jest to samo, dokładnie. Niczym się to nie różni. Wielka Brytania podpisała umowę na zakup dla Ukrainy 120 tysięcy amunicji 152 mm za kwotę 394 miliony dolarów, która zostanie dostarczona w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Prezydent Serbii zaprzeczył założenia swoich przeciwników politycznych co do możliwości przekazania przez Serbię Ukrainie 14 posiadanych myśliwców MiG-29 w związku z zakupem 12 francuskich samolotów Rafie. Zobaczcie, jak kłamią na każdym kroku. Niemcy zamówiły dla Ukrainy 17 dodatkowych systemów przeciwlotniczych Iris-T. Dostawy rozpoczną się w 2024 roku. NATO rozbudowuje swoją infrastrukturę wojskową na swojej wschodniej flance, rozpoczynając budowę nowej bazy na Litwie, w której będzie mógł pomieścić stały kontyngent niemieckich sił pod pretekstem ochrony przed rzekomym rosyjskim zagrożeniem. Gruziński parlament stwierdził w drugim czytaniu projekty ustawy zakazujących propagandy LGBT, co zdaniem delegacji Unii Europejskiej zaostrzy napięcia w stosunkach z Brukselą i spowolni trwające już przystąpienie kraju do Unii Europejskiej, praktycznie zawieszone. Drodzy Państwo, Gruzja powinna iść dalej w tym kierunku. To jest kapitalna kwestia, żeby pod takim pretekstem nie wejść do Unii Europejskiej. Ale nie martwcie się. To nie będzie przeszkodą. To ja ten na to jestem pewny. To tylko takie straszenie jest. Natomiast oni zrobią wszystko, żeby wciągnąć do Unii Europejskiej Gruzję, a później to się za nią wezmą. Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Russia Today, jej szefową Margaritę Simonajan i kilku czołowych menadżerów RT, a także na grupę medialną Rosja Sogodnia, RIA Nowosti Putnik Rupli. Jakby mogło nam było inaczej, drodzy Państwo, prawda? A tutaj bardzo piękna rzecz. Muzeum LGBT będzie już we wrześniu. Do zwiedzenia w Warszawie. Nie będę wchodził w szczegóły, bo się tu faktycznie spawiować idzie. Wideo. Z 3 lipca 1933 roku 150 tysięcy czosnku świętuje w Chicago rytuał składania Molochowi ofiar i dzieci. 3 lipca 1933 roku ponad 100 tysięcy czosnków zbiera się na Soldier Field w Chicago, by świętować 3000 lat czosnkowej historii i narodowości. Czcząc ziejący ogniem posąg Molocha oraz karmiąc go dziećmi. Drodzy Państwo, czy zwróciliście uwagę, abstrahując od tych zwyrodniałości, historii i narodowości. Tam nie ma żadnej narodowości i nie będzie nigdy, ponieważ żeby mieć narodowość, trzeba pracować.
A żeby nie mieć narodowości, trzeba być pasożytem. Co się bardziej opłaca? Przede wszystkim, tak jak w tym kawale, drodzy Państwo, jak czosnek wzięty do niewoli pyta się, gdzie wy nas wieziecie? Gdzie wy nas wieziecie? Na rozstrzelanie. Chwała Bogu, bo już się baliśmy, że do pracy. Idziemy dalej. Impreza nosiła nazwę The Romance of a Poplar. Piękna nazwa. Została zorganizowana przez Zioni z organizacją Of America. Sponsorowana przez Jewish Agency for Palestine. Rytuały Molocha i ofiarowania dzieci jako wyraz czosnkowej historii potwierdzają, że współczesni czosnki są satanistami, kiedy składają ofiary swojego ognistemu bogu Molochowi i ofiarują mu swoje dzieci. Nasze dzieci. Co robią do dziś? Biblia mówi nam, że potomkowie owych plemion nie wejdą do zgromadzenia pańskiego nawet do 10. pokolenia. Nie wejdą do zgromadzenia pańskiego na wieki, potwierdzając, że czosnki w tym grzechu nie mogą być zbawieni. Tak jak Jezus ostrzegał. Oni mówią, że są czosnkami, a nie są, lecz są synagogą szatana. I oto dowód na wideo. Wszyscy tam byli czcząc ich starożytnego plemiennego Boga i świętują nadchodzącą wojnę, która doprowadzi do powstania nowego świata z czosnkami na czele. Wydarzenie to miało miejsce kilka miesięcy po przyjęciu władzy przez Hitlera. Drodzy Państwo, tutaj tylko mam małe zastrzeżenie. O. Nowego świata. A. Nie będę tego wracał. O tym żydowstwie. Ja to nie będę wracał. Rosja, Stany Zjednoczone i NATO. To jest pilne dosyć. Jeśli zachodnia broń zostanie użyta, wyjątkowo pilne. Proszę, żeby każdy to przesłuchał. Jeśli zachodnia broń, i nawet nie myślę, żeby ktoś nie był skoncentrowany. Jeśli zachodnia broń, bo się pogniewam. Jeśli zachodnia broń, i więcej nie będę nagrywał. Jeśli zachodnia broń zostanie użyta do uderzenia głęboko w Rosję, konsekwencje dotkną obie strony Atlantyku. W stolicy Burkina Faso, Ouagadougou. Dobrze przeczytałem, bo tak szybko troszeczkę. W stolicy Burkina Faso, Ouagadougou. No dobrze, Ouagadougou. Ouagadougou, tak. No, wszystkiego się można nauczyć. Na wiecu aktywiści publicznie spalili flagę Ukrainy. Ach, przepraszam, Ouagadougou. No, od razu by się polepszyła wymowa. Absolutnie perfekcyjnie, jak po polsku. Jeszcze raz przypominam, publicznie spalili flagę Ukrainy w proteście przeciwko wsparciu, jakiego ich zdaniem Kijów udziela grupom terrorystycznym działającym przeciwko władzom Burkina Faso, a także krajom sojuszniczym w sojuszu państw Sahelu, a jest taki jak Mali i Niger. Ouagadougou. Drodzy Państwo, dziękujemy. Ouagadougou. Wydarzenie zostało zorganizowane przez koalicję Burkina-Rosja. Panafrykańskie Rady Rewolucyjne oraz Afrykańską Sieć Solidarności i Rozwoju RASD. Widzimy, że niektóre państwa otwarcie wspierają terrorystów. Ukraina jest jednym z takich przykładów, powiedział na wiecu prezydent Ali Sabadagou. Drodzy Państwo, niech żyje Ali Sabadagou. Uczestnicy wiecu, chcąc demaskować swoją determinację. Och, od razu mi się przypomniało.
śmierć wrogom Unii Europejskiej. Powiedział to Juan Confidenta. Po raz pierwszy powiedział prawdę. Napił się piwa i próbował państwu prostować. No nie, tu się nie da nic prostować, synku, po paprańcu, ponieważ nie możesz niszczyć siedziby, w której usadowiony jest twój pan, Szczęść Boże. No to tak na marginesie, żebyś nie zapomniał o mnie, przygłupie. Uczestnicy wiecu, chcąc zademonstrować swoją determinację w zerwaniu więzi z Kijowem, symbolicznie podpalili... O, jeszcze raz. Uczestnicy wiecu, chcąc zademonstrować swoją determinację w zerwaniu więzi z Kijowem, symbolicznie podpalili ukraińską flagę, twierdząc, że definitywnie potwierdziło to zerwanie AS z Ukrainą. Dziękujemy również. Oby więcej takich wydarzeń. Wcześniej tymczasowy rząd Mali, sojusznika Burkina Faso, wyraził oburzenie wypowiedziami ukraińskich urzędników. Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego Andriyev Yusov zasugerował możliwy udział Kijowa w ataku, który doprowadzi do śmierci malińskich żołnierzy i zniszczenia infrastruktury. Oświadczenia te poparł także ambasador Ukrainy w Senegalu, Yuri Pivovarov. W odpowiedzi Mali ogłosiło zerwanie stosunków dyplomatycznych z Ukrainą, która znalazła poparcie wśród sojuszników AS Burkina Faso i Niger. Drodzy Państwo, to będzie troszkę chyba czytania. Ale nie wiem, czy nie będzie konieczność. No nic. Ucha. Bo miałem to zrobić dużo wcześniej. I chyba nie mogę się z tego wycofać. No, troszkę tego jest, a. O. Męczeństwo Mikołaja II punktem zwrotnym w historii świata. Tak, i to jest prawda, drodzy Państwo. W lipcu wspominamy rocznicę męczeńskiej śmierci Mikołaja II Romanowa. Jakie konsekwencje wynikły z zamordowania cara Rosji? Tak w nocy z 16 na 17 lipca mijają już 104 lata od strasznego wydarzenia. Zwróćcie uwagę, 104 lata, gdzie w swojej konsekwencji zginęło co najmniej 110-120 milionów. I chociaż jest to ono kluczowe dla zrozumienia tego, co się działo przez ostatnie 100 lat w Rosji, nadal nie doczekało się pełnego zgłębienia i zrozumienia nie tylko na świecie, ale również w samej Rosji. I tu się nie zgadzam. W samej Rosji jak najbardziej, ponieważ Władimir Putin wielokrotnie przypominał kwestie historyczne i jej skutki, jak i również problem związany z Katyniem. Oczywiście wiele napisano o politycznej czy historycznej stronie śmierci świętej rodziny carskiej. W zasadzie odtworzono okoliczności śmierci świętych męczenników bez żadnej wątpliwości. Znane są fakty, które rzucają światło na straszne zabójstwo. Znany jest skład osobowy
oprawców. Ich nazwiska, jak na przykład nazwisko dowodzącego egzekucją Jankiela Jurowskiego, Szaj Gałoszkina, który dowodził paleniem ciał męczenników, i Jakowa Swierdłowa, który w dość tajemniczych okolicznościach organizował całe morderstwo. To wszystko czosnki, drodzy Państwo, wszystko czosnki. Znane są napisy pozostawione przez oprawców na ścianach piwnicy i wyjaśniona została ich treść. To i wszystkie inne okoliczności pozwalają zrozumieć, co się wtedy stało. Zrozumiecie nie tylko na płaszczyźnie historycznej czy politycznej. To nie jest bardzo trudne, ale na płaszczyźnie duchowej. Jak powiedziałem, jest to wydarzenie kluczowe w najnowszych dziejach historii Rosji i historii świata. Historii świata, gdy został zamordowany ostatni władca chrześcijański, posiadający realną władzę w swoich rękach, którą sprawował z Bożej łaski, z cerkiewnym Bożym namaszczeniem, niezwykły prezydent czy konstytucyjny król, ale władca absolutny, pobłogosławiony przez Boga i jego mocą sprawujący swoje rządy. W historii zaś Rosji, gdy do momentu morderstwa na pomazaninku Bożym można mówić jeszcze o Rosji, już objętej paroksyzmem rewolucji bolszewickiej, ale Rosji zaś po morderstwie świętej rodziny carskiej można mówić już tylko o Sowieci rosyjskojęzycznej, ale bolszewickiej i bluźnierczej. Wszystko pozmieniano, drodzy Państwo, i splugawiono. Do jednego, celowo, by odwrócić się, bo to robią ci, którzy chcą odwrócić od siebie uwagę i od tych swoich braci, którzy to zrobili, żeby każdy wiedział. Co prawda, zewnętrzna forma, by tak rzec, ciało imperium ze stolicy w Moskwie niewiele się zmieniło, ale zmieniła się i to całkowicie jego treść społeczna i duchowa. Rosja cara Mikołaja ze wszystkimi ludzkimi słabościami była krajem chrześcijańskim prawosławnym, z cerkwią państwową, z oficjalnym państwowym kultem świętej Trójcy Najwyższej, Bogu Rodzicy i świętych, którym część oddawał cesarz, ojciec narodu. No teraz tym ojcem narodu jest Władimir Putin. Ale jego nie nada. Jego nikt już nie ruszy. Wierzącego zaś ojcy narodu, przepraszam. Zaś Sowiecja stała się zbrodniczym, demonicznym imperium. Prowadzono przez Czosnka, które w pierwszym rzędzie wymordowano rosyjskie chrześcijańskie prawosławne elity, tysiące biskupów, kapłanów i mnichów, zaś po wymordowaniu milionów Rosjan, Ukraińców i Białorusinów zaczęło mordować i terrorować okoliczne narody, w tym również Polaków. Dlatego tych dwóch organizmów Rosji i Sowiecji, mimo iż zajmowały to samo terytorium, nie wolno mieszać ze sobą. Z duchowego punktu widzenia to są dwa różne, całkowicie przeciwstawne porządki. Mieszanie ich nagminnie dzisiaj praktykowane w Polsce przez tych, co chcą udowadniać, że Rosja zawsze była zła. W dzisiejszej Rosji przez tych, co chcą udowadniać, że Sowiety nie były złe w głębi serca, to była nasza stara Ruś. Z duchownego punktu widzenia jest nieprawdą i fałszem. Te dwa porządki rozdziela całkowicie i zupełnie męczeństwo cara Mikołaja II i jego rodziny. Tysiąc razy powtarzałem, że okres bolszewicki nie ma nic wspólnego z Rosją, tylko z jej męczeństwem. Bezpośrednią konsekwencją abdykacji i męczeństwa cara Mikołaja były oceany krwi, które zalały ziemię rosyjską i okoliczne ziemie. Dla prostego narodu rosyjskiego, który jak każdy prosty naród nie myślał dogmatycznie, ale przeżywał rzeczywistość emocjonalnie, car był bezpośrednim reprezentantem, jakby wcieleniem, nie w sensie dogmatycznym, a symbolicznym Boga na ziemi. Miłość do niego płynęła z ludowej miłości do Boga. Zaufanie z zaufania,
które lud zawsze ma wobec Boga. Wiara w Jego potęgę, z wiary we wszechmoc Boga. Gdy zewnętrzne wobec Rosji moce duchowe i polityczne, posługując się naiwnością ludu i zepsuciem rosyjskich elit, zdołał najpierw doprowadzić do abdykacji cara, a potem go zamordować, dla ludu był to szok. Proś ludzie nie byli w stanie dogłębnie analizować tego, co się stało, tym bardziej, że znajdowali się pod presją propagandy, w warunkach terroru i wojny domowej. Dlatego wielu prostych ludzi śmierć cara, śmierć męczeńska, biskupów i kapłanów, których kochali, którym ufali i którym wierzyli, była jak śmierć Boga lub jak dowód na to, że go nie ma. Od tego momentu zaczęły się realizować w Rosji słowa Dostojewskiego. Jeśli Boga nie ma, wszystko wolno. Popłynęła krew i to w tak straszny sposób, że my w Polsce i w dzisiejszych czasach nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Pisze o tym na przykład w swoich wspomnieniach książę z Rzewachów w czasach carskich, wiceprokurator Świętego Synodu. Opisu zbrodni bolszewickich, na przykład w Kijowie, gdzie rozbijano głowy ofiarom młotkami, wyciągano mózgi i składowano je pod podłogą w siedzibie Czeka, albo w Odesie, gdzie żywych ludzi powoli wkładano do rozpalonego pieca. Począwszy od nóg, aby mogli poczuć śmiercią zapach palonego swojego ciała. Czy w wielu innych miejscach, gdzie największą wymyślnością bardzo powoli nabijano mnichów na pal. Czy żywcem wyciągano ludziom żyły, patrząc im ze sadystyczną radością w oczy. A jest to tylko niewielka część tych opisów. Po prostu nie da się czytać. A mi się da czytać. I proszę, jak najwięcej tych opisów będę to robił. Nie z przyjemnością, ale z koniecznością. Bo uważam, że do każdego to powinno dojść. Bo możecie sobie wyobrazić tych ludzi, których to dotyczyło. To wy co? Nie możecie tego wysłuchać, bo jesteście tacy wrażliwi? No proszę bardzo. Wisi to kalafiorem. Każdy ma dobrze to wysłuchać. I jak mu się zbiera na wymioty, no to się nie nadaje do składu. Proste? Proste. Bo nie zrozumie. Zwyczajnie. W swoim planowym i sadystycznym wyniszczeniu narodu rosyjskiego bolszewicy osiągnęli najbardziej przepaściste głębie demoniczności. I jak pisze książę Rzewachow, większość nazwisk komisarzy dowodzących terrorem nie była rosyjska. Jak to większość? Wszyscy praktycznie dowodzący byli z tego klucza. Kim się podpierali? Najczęściej kryminalistami do pomocy, psychopatami, zwolennikami, no takimi samymi, jakimi oni byli. Ale cały ten szum, przypominam, architektem tego wszystkiego, który to podpisywał, był Andrzejew Wyszyński. To on był odpowiedzialny za te wszystkie rzeczy, drodzy Państwo. Żeby każdy wiedział. Oczywiście nad nim była czapa. Ta najbardziej główna, prawda? Ta niewidzialna, ukryta tyrania. Lenin, który przecież sam również miał nierosyjskie pochodzenie, powiedział: niech zginie nawet 90% narodu rosyjskiego, byleby w momencie rewolucji światowej zostało przynajmniej 10%. I teraz jedna rzecz. Wyobrażacie sobie, gdyby na miejsce Stalina był Lenin. Tak się pluje na Lenina. Na Stalina, przepraszam, prawda? No, to gdyby był Lenin, bo tak miało być w zamiarze, to tak by się stało, jak tutaj jest napisane. Nie wiem, czy mu zostało 10%. Mikołaj II jest świętym cerkwi prawosławnej, co było przesłanką do kanonizacji.
Święty męczennik car Mikołaj i jego rodzina byli kanonizowani dwu, a nawet trzykrotnie. Najpierw nieoficjalnie przez cerkiew serbską w 1938 roku za przyczyną wielkiego świętego naszych czasów, świętego Mikołaja serbskiego, Velim Mikrokowica. Potem zaś, już na początku lat 80. zeszłego stulecia przez rosyjską cerkiew zagraniczną. Była to cerkiew, która powstała na emigracji w sremskich Karlowicach w Serbii, gdzie zebrali się biskupi, którzy uciekli przed bolszewickimi prześladowaniami za granicę. Była to cerkiew antymodernistyczna i pryncypialnie antykomunistyczna. Car Mikołaj został przez nią kanonizowany za swoją męczeńską śmierć za Chrystusa, na którą jako pomazannik Boży szedł świadomie i przyniósł jako ofiarę za swój wpadający w otchłań apostazji i bezbożnictwa naród. W dziennikach cara Mikołaja jest zapis: jeśli konieczna jest ofiara za ratunek Rosji, ja będę tą ofiarą. Jeszcze raz, car Mikołaj był kanonizowany przez Patriarchat Moskiewski w 2000 roku. Cerkiew zagraniczna i Patriarchat Moskiewski nie znajdował się wtedy w łączności kanonicznej jako hierarchowie reprezentujące zasadniczo dwie różne orientacje prorewolucyjne, z jednej strony antykomunistyczną, antymodernistyczną, dzisiaj powiedzielibyśmy antyglobalistyczną, i z drugiej modernistyczną, lojalistyczną wobec Sowiecji, tak zwaną seriańską od metropolity Sergiusza Starogorodowskiego, który w 1927 roku podjął otwartą i oficjalną współpracę z władzą bolszewicką. Powtórna kanonizacja, to jest kanonizacja w Patriarchacie Moskiewskim, nie odbyła się bez głosu sprzeciwu, nawet ze strony biskupów. Niestety Sowieci swoją propagandą tak dalece splugawili osobę świętego męczennika w oczach ludzi sowieckich, że ulegli temu również niektórzy duchowni. Jednak cuda, które się działy w Rosji na skutek modlitwy do świętych męczenników, mirotoczywe i ikony, i objawienia były niepodważalne i nikt nie mógł się im skutecznie sprzeciwić. Ale patriarchat moskiewski nie kanonizował świętej rodziny carskiej jako męczenników, nie uznał ich śmierci za śmierć za Chrystusa, a jako starstocierpców w polskim dość niezgrabnym tłumaczeniu jako sierpiętników, czyli kogoś, kto przez całe życie niósł pobożnie wszelkiego rodzaju cierpienia, ale nie zginął śmiercią męczeńską za Chrystusa. Mimo to lud jednak najczęściej nazywa świętych męczennikami, bo nie jest jasne, dlaczego synodat patriarchu moskiewskiego tak postanowił. Jednym z przypuszczeń, które się nasuwa, jest to, że synod chciał po prostu przemilczeć temat rytualnego charakteru śmierci carskiej, rytualnego rodziny, o którym to charakterze wiadomo już od samego początku. Dowody były odkryte przez śledczych z Białej Armii jeszcze w latach 18-19. Byli oni na miejscu zdarzenia w 1918-1919. Miejscu zdarzenia w około 2 tygodnie po samej tragedii. Z jakimi największymi problemami borykał się car Mikołaj II za swojego panowania? To jest bardzo ciekawe. Historycy szeroko opisywali polityczne aspekty rządów cara Mikołaja. Ja zwróciłbym uwagę na jeden fakt, o którym pisze się mało, a w Polsce świadomość jest jego nikła. Chodzi o całkowicie osamotnienie świętego cara męczennika i jego rodziny. Odziedziczył on Rosję u szczytu potęgi, którą chciał zachować i umocnić. Wbrew temu, co dzisiaj najczęściej myślelibyśmy w Polsce, Rosja carska była bardzo swobodnym krajem, w którym cenzura działała słabo, a aparat represji był stosunkowo miękki. To była prawda. Ale z gadzinowych tych cząstkowych mediów, w szczególności po 1989 roku, mówi się zupełnie inaczej. Na przykład w niektórych kręgach drukowano wówczas pocztówki, w których car Mikołaj przedstawiony był jako kogut ofiarny. Był narysowany kogut ofiarny z głową cara w koronie, trzymany za nogi przez człowieka w chałacie i kapeluszu. Takie coś funkcjonowało wtedy w obiegu.
W naszych demokratycznych czasach byłoby nie do pomyślenia, a przecież i czysto rosyjskie elity już w latach 60. XIX wieku chwaliły się i szczyciły swoją nieznajomością prawosławia, niechęcią do cerkwi, wyśmiewały cara, carycę, wiarę, chciały być zachodnie, francuskie, republikańskie, wolnomyślicielskie, ja bym powiedział wolnomularskie. Prosty zaś naród w sytuacji niezwykle dynamicznego rozwoju gospodarczego i uprzemysłowienia Rosji pod rządami cara Mikołaja coraz bardziej był podatny na propagandę komunistyczną. No dokładnie to samo, co było za PRL-u, prawda? Zaczęło się to wszystko rozwijać, ale później niestety karnawał Solidarności, no i czosnki wdrapały się po plecach, tak jak to przewidział i uprzedzał Albin Siwak. Od ducha buntu nie byli wolni, też nawet członkowie rodziny Romanowów. Krewni cara, nie jeden z nich był związany z masonerią, jak na przykład wielki książę Mikołaj Mikołajewicz, który później uczestniczył w obaleniu cara. Masowo produkowano na to, co dzisiaj nazywamy faka, nefsami, o carze, o carycy, o jej rzekomych romansach z Giergojem Rasputinem, rzeczy ekstremalne i obraźliwe i nieprawdziwe. Ale to był początek XX wieku i prości ludzie w świecie wierzyli w pisane słowo. Może i bardziej niż dzisiaj narody wierzą w telewizyjną propagandę. Więc gdy otrzymywali pisane komunistyczne, antycarskie paszkwile, nie trudno ich było buntować. No to jest propaganda do państwa, która ma cały czas to samo oblicze. Car był więc człowiekiem otoczonym przez podburzany naród i ciągłą krytykę, niezadowolonych z jego pobożności, prostoty, rodzinności i sumienności Romanowów. Jakim był człowiekiem natury? Widać wyraźnie w korespondencji między nim a carycą Aleksandrą. Przed kilku lat ukazała się ona po polsku. Car i caryca nie byli ludźmi rautów i salonów i dworskich intryg. Popierali monarchię, tradycję, wiarę, cerkiew, rodzinę. To budziło niezadowolenie zepsutej wolnomyślicielstwem rodziny Romanowów. Car pisał w swoich dziennikach: my chcemy wielkiej Rosji, a oni chcą mocnych wrażeń. Ten stan ducha narodu, dziwić się później, że zaczęli kolaborować z masonerią, drodzy Państwo? Dziwić się? Ten stan ducha narodu doprowadził do abdykacji cara. Przejmujący sposób opisuje to księżna Natalia Urusowa w swoich wspomnieniach Macierzyński płacz świętej Rusji. Po abdykacji cara zapanował chaos. Pijane żołdactwo tygodniami wchodziło na dzwonnice cerkiewne i biło w dzwony. Kapłani uroczyście czytali akt abdykacji z ambon ku powszechnej radości i większości ludzi. Hierarcha cerkiewna już na drugi dzień usunęła w całym kraju wszelkie wspomnienia liturgiczne o cesarzu z cerkiewnych nabożeństw. Wszyscy świętowali wolność, a dosłownie chwilę potem, zaraz po tej radości, jak opisuje księżna, popłynęły łzy i krew. Dokładnie tych samych ludzi, którzy przecież złamali przysięgę składaną na wierność carowi. I tak będzie zawsze. Kto zdradzi, kara go dopadnie. Nie zrozumieli, że nie buntują się przeciwko politykowi ubranemu w śmieszne, starodawne ubrania, a przeciwko Bożemu pomazankownikowi, który nosił na sobie moc powstrzymywania sił demonicznych. Niektórzy zarzucają carowi, że był zbyt łagodny. Oczywiście, wedle ludzkiej logiki łatwo sądzić, i to 100 lat po tamtych wydarzeniach. Car jednak doskonale zdawał sobie sprawę ze stanu rzeczy, z nastrojów społecznych i z nastrojów elitach i wyższym duchowieństwie, które w dłuższej mierze było przesiągnięte duchem modernizmu i republikanizmu. Drodzy Państwo, problem był taki, że gdyby nie było czosnku, gdyby nie było tych manipulacji, gdyby nie było tego mętliku zamętu, to do tego by nie doszło. Więc jeszcze raz powtarzam, to jest plemię, które nie ma ochoty mieć własnego państwa, bo by musiało pracować. To jest plemię, które musi pasożytować.
I tu mamy przykład, że za obietnice, za srebrniki, za różnego rodzaju formy manipulacji dali się wyprowadzić na manowce. Później płacz, później poniesie konsekwencje swojej totalnej większości, czyli śmierci. Widziało bardzo dobrze, że duszenie narastającego buntu byłoby niemożliwe wtedy, gdyby on sam przelał rzeki ludzkiej krwi. Rozumiał doskonale, że gdyby to uczynił, tak czy inaczej oznaczałoby to koniec monarchii w Rosji. Bo monarchia tym się różni od tyranii, że nie może ona stać na krwi, a tylko na dobrowolnym posłuszeństwie, wynikającym z wiary w Boga i ustanowiony przez Boga porządek. Nie wybrał więc car drogi terroru, a usiłował utrzymać monarchię, umacniając sterkiew, tradycję, rodzinę, wiarę ludu i pokładając nadzieję w Bogu. Ja uważam od siebie, że powinien być zabezpieczony. A to zabezpieczenie, to ja już omawiałem za czasów początku II wojny światowej, co było konsekwencją tego i jedynym wyjściem i pokonaniem tego tyrana, ukrytej tyranii, czyli partyjna rozwiedka, która była tajemnicą do 2000 roku i to ona likwidowała wrogów ojczyzny. Tak powinien robić również car. Mieć swój legion, który by czyścił z tego robactwa, a on tego nie robił. I to są konsekwencje. Powinien to robić. Nigdy w życiu nie będziemy w stanie niczego osiągnąć, jeżeli nie skupimy się na wrogu realnym. Ale żeby skupić się na wrogu realnym, drodzy Państwo, musimy znać jego mechanizmy. A one nie są takie trudne do zrozumienia. Więc za łagodny to ja bym to miał na myśli. Tylko i wyłącznie. Zrobił to z przekonaniem, że jeśli miałoby się przelać czyjąś krew, to raczej jego niż narodu. I tak się stało. No to, drodzy Państwo, zaraz, sekundkę. Przed chwilą powiedziałem, partyjna rozwiedka. Więc przelana krew na pewno nie będzie narodu. Tylko tych sukinsynów, buntowników, czy prowokatorów, jak to woli. No i tych przede wszystkim, bo od tego trzeba zacząć, organizatorów tego wszystkiego. Przecież będąc najwyższym, mając sztab ludzi, dobrze wiedział, co w trawie piszcie. I tutaj, drodzy Państwo, należy być konsekwentnym do silnej kości. Został zmuszony do abdykacji. Na progu zwycięstwa, tuż przed wielką i decydującą o losach i pierwszej wojnie światowej ofensywa, która bez wątpienia zakończyłaby się zwycięstwem Rosji, gdyby jej przewaga na wiosnę 1917 roku na froncie wschodnim była ogromna. Car został zdradzony przed najbliższych mu generałów. Większość z nich zginęła potem z rąk bolszewików. Widzicie? I pamiętajcie wy, gnity, którzy będziecie myśleli o zdradzie, że taka wasz kara spotka zawsze. Bo to jest u nich wpisane. I krewnych. W dniu abdykacji napisał w swoich dziennikach słynne słowa. Przepraszam, że muszę się wtrącić. Dla mnie brak lojalności w stosunku do idei jest najgorszym sukinsyństwem, jakie może być.
to o to, co była mowa oczywiście o tych generałach. To jest najgorsze, co może być. Najgorsze. Jakim trzeba być płytkim człowiekiem w wierze, żeby mimo wszystko zdecydować się na taki krok? I głupi przy okazji, by nie znać konsekwencji. A konsekwencje słyszeliście. W dniu abdykacji napisał w swoich dziennikach słynne słowa. Dookoła zdrada i tchórzostwo i kłamstwo, ale będąc prawym mężem stanu, to był twój błąd. To był twój błąd. Nie założyłeś legii partyjnej rozwiedki. Zwyczajnie. Dlaczego Kuligow, Żukow dotrwali do końca? Bo mieli to w ręku. Bo wiedzieli, od czego trzeba zacząć. Jak się zabezpieczyć. Dookoła zdrada i został zamordowany wraz z całą rodziną, również w samotności opuszczony przez własny naród. Często podkreślał, że urodził się 19 maja w Dzień Pamięci Świętego Sprawiedliwego Hioba. I rzeczywiście stał się Hiobem naszych czasów. Człowiekiem, który miał wszystko i oddał wszystko, by przynajmniej mistycznie ratować własny naród, skoro się nie dało tego uczynić politycznie. I tu się nie zgadzam z tymi słowami, drodzy Państwo. Jeżeli chcemy uratować mistycznie nasz naród i chcemy go realnie, ponieważ pamięć ludzka poprzez stracha i dyktaturę w kierunku zła jest wyjątkowo krótka. Jeszcze krótsza niż u gołębi. W związku z tym szlachetność jest podstawą, ale mądrość przy tym. A mądrość to i również przebiegłość w stosunku do wroga. Nie można się bawić w sentymenty. Jeżeli idziemy do walki, to musimy się przede wszystkim zabezpieczyć, żeby nie polec, bo trupami się nigdy nie wygra. Idziemy dalej. A mimo to w postbolszewickiej propagandzie w dzisiejszej Rosji często można usłyszeć o Mikołaju Krwawym. A mimo to w postbolszewickiej propagandzie dzisiejszej Rosji. Jak to mam zrozumieć? A mimo to w postbolszewickiej propagandzie dzisiejszej Rosji. Gdzie ona jest? No może tam czasem się zdarzy jakaś menta. No to jest skutecznie usuwana. Ba! Takie słowo można było usłyszeć z ust najwyższych przedstawicieli obecnej władzy rosyjskiej, tak? Kto na przykład? Obecnej władzy rosyjskiej. Czy ktoś tu się nie zapędził za bardzo tym komentarzem? Ja jestem od tego, żeby tutaj robić cenzurę. Więc od razu mówię, nie ma czegoś takiego. Jest wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą obecnie. Więc takie słowa można usłyszeć z ust najwyższych przedstawicieli obecnej władzy, to ja przypominam, jest to kłamstwo. Bo gdyby tak było, to Putin by na to nie pozwolił. Nie dopuściłby nawet do tego, żeby coś takiego miało miejsce. Więc to jest bzdura. Ja, znając na tyle historię, jestem w stanie stwierdzić, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. I teraz zwróćcie uwagę. Wszystko do tej pory możemy powiedzieć, no, faktycznie, zgadza się. Jak ktoś ma troszeczkę ogłady i potrafią dać kropelkę dziadostwa, co? I to jest ta kropelka dziadostwa. Hola, hola, hola. Moje sito jest powleczone drobnymi, bardzo drobnymi oczkami. I takie gówno się nie przewinie. Nie przejdzie. Idziemy dalej. W
Spotykam się z opiniami, że za caratu były uciski i straszne rozwarstwienie społeczne, co spowodowało, że lud chętnie dołączył do bolszewików. A to jest kłamstwo. A to jest kłamstwo, drodzy Państwo. I dał się podburzyć przeciwko carowi. Nie. Jeżeli zaczęli w rodzinie królewskiej, carskiej, przepraszam, gdzie generałowie zdradzili, bo zostali przekupieni przez Czosnek, no to wiadomo rzeczą jest, że łatwo było ten przejąć. Przynajmniej część wojska. Jest to logiczne. Przynajmniej część. Idziemy dalej. Pewien Rosjanin z wykształceniem profesor historii w prywatnej rozmowie wyznał mi kiedyś, że jest komunistą. Zatem profesor. Bo dzięki temu systemowi jego dziadek, prosty człowiek z Gnizin, osiągnął niesamowity awans społeczny. Jak ojciec skomentuje taką argumentację. Ja powiem jedno przed przeczytaniem tego. To znaczy, że był zwyczajnie gniną. Nic poza tym. Przedawczykiem. Bo wtedy to bardzo dużo zależało od szóstku, kto to dostał. Cóż, na pewno Rosja cara Mikołaja nie była krajem po ludzku doskonałym. Ale czy w ogóle można porównać ucisk w czasach carskich i sadystyczno-satyniczny terror bolszewicki? No przynajmniej tu się zahabitowałeś, ale tego ci nie zapomnę. Nie wiem, kto to pisał, nieważne. Będziemy tu ostrożni. Ja znam na przykład takie jak ludzie pochodzący z arystokracji w wyniku rewolucji stracili wszystko. Pracę, majątek, szacunek społeczny, życie, a nawet nazwiska, gdyż musieli je zmieniać i kupować fałszywe dokumenty, by przeżyć, a dzieciom i wnukom nie wolno było odkryć prawdy, bo to oznaczało śmierć. Zgadza się. W trakcie każdej zawieruchy historycznej są jednostki, które materialnie i społecznie zyskują i te, które tracą. Jeszcze raz powtarzam, gdyby nie było pasożyta, drodzy Państwo, nie byłoby takich tematów. Jest to logiczne. I potomkowie będą jej wierni. To jest nam znane również w dzisiejszej Polsce. Jednak trzeba zapytać, jaka była cena tego, że pani znajomy profesor, a raczej jego dziadek, spiął się na wyżyny społeczne. Cena była taka, że bolszewicy stworzyli z narodu rosyjskiego naród sowiecki, gdyż ci Rosjanie, którzy się przeciwstawiali, zostali albo zamordowani, albo uciekli za granicę. Ale ci, co zostali, albo popierali zbrodnie bolszewików, albo nauczyli się milczeć, nie tylko przed przyjaciółmi, dziećmi, ale często i sami przed sobą. I to jest prawda. Bolszewicy zdołali więc całkowicie przeformować naród. Tak etnicznie pozostał on ten sam, ale nie duchowo. Zgadza się. Radować się z awansu społecznego dziadka, gdy się chodzi szerokimi ulicami Moskwy, pod którymi leży gruz ze zburzonych świątyń, czy wysiada się na pięknej stacji metra. Zaraz. Już się zakolupowałeś, chłopczyku. Jeżeli wchodzisz okres lata 90., to ty już się zakolupowałeś. Już won. Absolutnie nie. To już nie ta epoka. W Rosji było ponad 150 milionów ludzi. Dzisiaj według oficjalnych danych jest również tyle. Nieoficjalnie mówi się o mniejszych cyfrach po 100 latach. Gdyby nie rewolucja i rządy bolszewików, bo przecież również oni dowodzili w bardzo określony sposób armią sowiecką. Zobaczcie. W II wojnie światowej.
Dzisiaj wedle szacunków demograficznych w Rosji żyłoby 800-900 milionów ludzi. Dopiero te liczby uzmysławiają nam skalę katastrofy, która została tam przeprowadzona. Drodzy Państwo, oni dowodzili w bardzo określony sposób armią sowiecką. Zobaczcie, jaki to jest gnój, ten co tu pisze to. Ponieważ już dwukrotnie popełnił faux pas celowo, żeby, jak to się mówi, ubrudzić się. I teraz drugi raz. Gdyby tak było, jak on tu pisze, to nie wiadomo, czy Rosja w ogóle by wygrała tą wojnę, a jeżeli by wygrała nawet, to po 15 latach i wtedy również by nie było co zbierać. Rozumiecie? Bzdura totalna. Bzdura totalna. Jeszcze raz przypominam, że Żukow zażądał od Stalina, by zdjął policję wojskową, czyli NKWD-owców. I on to zrobił. Żukow, Kuligow, Rokossowski mieli wolną rękę. To dziadostwo poszło precz. Dlaczego? Ponieważ powiedział wprost, że jeżeli tego nie zrobi, to wojny nie wygrają. I Stalin na to poszedł. Od razu. Nie z nami takimi numery, nie z nami, chłopczyku. Nie, nie, tak to sobie możesz pójść do Sendeckiego. Tam on wszystko przyjmie i rzuci na wasków. Ale nie tutaj, kochany, oj, nie tutaj. Jeśli ktoś po tym wszystkim mówi, że jest komunistą, bo jego dziadek. I zobaczcie, jak on to miesza. Prawda, 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 pik, gówno. Prawda, 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 pik, gówno. Albo bączek z keksem, jak to woli. Po czoskowemu. No. Jeszcze raz przedstawiam. Bo jego dziadek społecznie awansował, to ktoś, kto jest jako profesor człowiekiem elity, to tylko dowodzi, że robota bolszewicka przyniosła zamieszczone skutki i mentalność takiego człowieka. Chociaż jest profesorem. Pozostała prostacka dokładnie taka, jakiej chcieli komuniści, jak chciał Leiba Bronstein, czyli Lew Trocki, gdy mówił, rzucimy Rosjan na kolana i uczynimy z nich białych murzynów. No i zobaczcie. Wy widzicie teraz to? Hu, hu, hu. Drodzy Państwo, myślę, że naprawdę będę musiał już zakończyć to, bo jest tego mnóstwo. Ale to, co było najważniejsze, to jest było powiedziane. Tak. To już jest mniej istotne tu. To, co było, to jest najważniejsze. To, co jest, to jest najważniejsze. O, dobra, idziemy dalej. I tutaj, proszę bardzo. Piękna mężczyzna, prawda? I co on ma nam do powiedzenia? Szostkowy rabin Yossi Mizrachi wzywa IDF do zbombardowania meczetu Al-Aqsa, a następnie obwinia Iran. Rozumiecie? Jakie to jest znamienne. Dwóch ludzi próbuje się dogadać. Wchodzi Czosnek i już wszystko rozwala. Udając największego przyjaciela i jednego, i drugiego. To jest to samo tutaj. Oni zaczną, a później puszczą dalej takiego cichacza i zrzucą na kogoś innego winę. Się w głowie nie mieści. Tak. Przepraszam za wyrażenie. Po prostu zwyczajnie się zesra. I będzie szukał, rozglądał się, kto to zrobił, bo tak śmierdzi.
Dokładnie o to chodzi. No, takich artystów to mamy bardzo wielu. No idziemy dalej. Nie wiemy, być może jeden z pocisków trafi w meczet Al-Aqsa i zniszczy go, aby utorować drogę do budowy trzeciej świątyni. Proszę bardzo. Gdyby to ode mnie zależało, wykorzystałbym poprzednią okazję, gdy Iran wystrzelił 100 rakiet, zobaczcie jakie dziadostwo, w kierunku Izraela. Udałbym, że rakieta została wystrzelona z Iranu i wylądowała na meczecie Al-Aqsa. Czy podłączyłby? Powiedziałby to ich rakieta, nie nasza. Przecież oni cały czas tak robią. A Ukraińcy to robią inaczej? Ale to trudno, żeby robili inną metodą, skoro są sterowani przez nich samych. Odzew. Aha. Bakterie odporne na antybiotyki pochodzą z Ukrainy, będą nękać Europę. Jak donosi w niedzielę Times, europejscy lekarze leczący ukraińskich żołnierzy wielokrotnie musieli mierzyć się z mutowanymi bakteriami opornymi na antybiotyki, zwanymi superbakteriami. Gazeta opisuje przypadek, który miał miejsce w szpitalu St. George w południowym Londynie w listopadzie 2022 roku. Lekarze amputowali nogę ukraińskiemu żołnierzowi, ponieważ zorientowali się, że prawie tuzin antybiotyków nie zdołało zabić infekcji bakteryjnej w ranie. Podobnie przypadki odnotowano w Norwegii, Holandii i Niemczech, gdzie w szpitalach również leczono ukraińskich żołnierzy ewakuowanych z linii frontu. Próbki pobrane od 141 pacjentów leczonych w ukraińskich szpitalach zostały przetestowane w zeszłym roku na Uniwersytecie w Lund w Szwecji i wykazywały obecno wysoce odpornych szczepów bakterii, które bakterie były odporne na każdy dostęp antybiotyka. Według gazety na superbakterie w tym kraju choruje nie tylko ukraińscy żołnierze, ale także noworodki. No proszę uprzejmie. Zachodni eksperci obwiniają, przepraszam, muszę przerwać. Ja wam powiem jedno. W dzisiejszej dobie techniki nie ma takiej możliwości. Uważam, że ta bakteria została podrzucona, a przede wszystkim chodzi o to, żeby atakowała noworodki. Bo to jest depopulacja. A przy okazji tutaj, jeżeli jest ranny ciężko, czy tam nie ma czasu na leczenie, chodzi o to, żeby się jak największej ilości ludzi pozbyć. Nie sądzicie, że to jest ten problem? Będą zganiać na bakterie, które przyszły poprzez rannych z Ukrainy. A tak naprawdę sami je wyprodukowali. Jak w 100% inne. Przypominacie sobie? Ile razy to było? Boże kochany, to można mnożyć wręcz. Idziemy dalej. Zachodni eksperci obwiniają za to zjawisko przepełnione ukraińskie szpitale, no proszę bardzo, w których zgromadzą się pacjenci z wieloma infekcjami i brak procedur kontroli zakażeń. Ostrzegają, że rozprzestrzenianie się u opornych subbakterii jest wysoce niebezpieczne. Nie, 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 nie. Nagle bakteria powstała, bo żołnierz ranny. To nie ma znaczenia, czy jest 100 żołnierzy, czy 200 żołnierzy rannych. Nie ma znaczenia. Bakteria sama z siebie nie wyjdzie, jeżeli nie zostanie podrzucona. Dokumenty uzyskane przez rosyjskie oddziały obrony radiologicznej, chemicznej, biologicznej rzucają światło na prawdopodobnie źródło tego zjawiska. Ukraińscy żołnierze i mieszkańcy byli poddawani eksperymentom biologicznym w laboratoriach nadzorowanych przez Pentagon. O! To jeżeli byli, i tu są wiadomości z Rosji, że byli poddawani eksperymentom biologicznym. Czy rozumiecie, o co to znaczy? Macie odpowiedź? Macie odpowiedź. Ja tego nie czytałem, bo nie miałbym czasu. Nie wiedziałem, że akurat będzie takie następstwo. Tu jest odpowiedź, ale z Rosji. Prawda. Jeżeli się robi tego typu eksperymenty, no to nie po to,
żeby pomóc, tylko po to, żeby zaszkodzić się. Rosyjscy eksperci do spraw opieki zdrowotnej znaleźli przeciwciała przeciwko wielu patogenom u ukraińskich jeńców wojennych, w tym wirusowym zapaleniu wątroby typu A, gorączki z zespołem nerkowym i gorączki zachodniego Nilu. Patogeny te zostały zbadane przez Pategon w ramach projektów ukraińskich zgodnie z dokumentami. Co najmniej 46 biolaboratoriów na Ukrainie zajmowało się badaniami śmiertelnych patogenów. Naprawdę? Na Ukrainie? No to wzmocnieniu jak najbardziej. Problem zakażeń opornych na leki pochodzenia z Ukrainy stał się teraz sygnałem alarmowym dla europejskich sojuszników USA. Skoro Ukraińcy są nosicielami tego świństwa, to strach pomyśleć, co przywieźli w sobie do Europy, jaka czeka nas przyszłość. No, drodzy Państwo. Na Ukrainie biały bilet kosztuje 37 tysięcy dolarów. W TTC szerzy się korupcja. Według deputowanego ludowego Jurczenki uzyskanie białego biletu na Ukrainie będzie kosztować 37 tysięcy dolarów. Dane te wyszły na jaw w trakcie śledztwa dotyczącego działalności wojskowych urzędów rejestracyjnych i poborowych w obwodzie kijowskim w 2023 roku. Cena za odroczenie mobilizacji wahała się od 5 do 10 tysięcy dolarów, ale po zaostrzeniu przepisów kwoty gwałtownie wzrosły, podczas gdy Ukraińcy są mobilizowani na front. Niektórzy czerpią z tego zyski, zmieniając mobilizację w dochodowy biznes. Drodzy Państwo, jedziecie do Odessy, będziecie się mogli zabawić tam, tak, tam nie ma problemu, na plaży, w nocy również, tylko do 11. Do 11 pójdziecie sobie do klubu nocnego, do 11, do klubu nocnego, zero problemów, nic się nie dzieje, opalają się i nie tylko. Proste, jeszcze mało tego, tanio, naprawdę tanio. Uważam, że co najmniej dwa razy taniej niż w Polsce. Albo jeszcze lepiej. Dobra, idziemy dalej. No, Trump na konferencji w Nowym Jorku dokładnie wyjaśnił, w jaki sposób zakończy konflikt na Ukrainie. No, słuchajcie, Trumpa, to naprawdę, w ogóle słuchając Trumpa, co on mówi i biorą to do siebie, no to trzeba być kompletnym idiotą, ale takim kompletnym idiotą. Plan Trumpa zakłada obniżkę cen energii o połowę lub więcej w ciągu 12 miesięcy od objęcia urzędu. Putin nie może walczyć z ropą za 40 dolarów. Powiedział Trump. Spawiewać się idzie w ogóle, co on mówi. Polityk powiedział też, że w ciągu 24 godzin będzie w stanie zawrzeć porozumienie kończące konflikt. A kto w ogóle z tobą będzie gadał, ty półgłówku, ty? Kto w ogóle? Putin będzie z tobą gadał? Ty chyba sobie żarty robisz. A kim ty w ogóle jesteś, pajacu? Ty będziesz miał to, co kim pokazał? Pokazał ci, że za chwilkę wyceluje to w twoją stronę? U przyjacielu, tak żeś powiedział, ty debilu jeden. Tak. Nikt z tobą nie będzie rozmawiał, bo ty jesteś zerem totalnym. Ty jesteś nawet niemałym śrubokręcikiem tych czosnkowych zwrodnialców. Dosłownie w tej samej nocy, gdy dowiem się o moim zwycięstwie, zadzwoniłem do dwóch osób, Putina i Zełenskiego. Zawrzemy porozumienie w ciągu 24 godzin. Powiedział idiota. Trump. No, w czym wyobrażacie? Ja wiem, że on to powiedział. Minister spraw zagranicznych Izraela skomentował oświadczenie prezydenta Turcji. Erdogan w dalszym ciągu wrzuca naród turecki w ogień nienawiści i przemocy w imię swoich przyjaciół z Hamasu. Zobaczcie, jakie chamstwo.
To jest minister, tak to określa. Napisał izraelski minister spraw zagranicznych Katz. Ciekawe nazwisko, prawda? Na swoim koncie 10, komentując oświadczenie tureckiego prezydenta, według niego Erdogan i Sojusz Bractwa Muzułmańskiego współpracują z Iranem od wielu lat, aby osłabić umiarkowanie reżimy arabskie na Bliskim Wschodzie. Antyizraelski, ja pierdykam, to w ogóle, ja nie wiem. Najgorsze jest to, że to jest łykane. Antyizraelska retoryka Erdogana uderza w turecki eksport do Izraela i lokalne przedsiębiorstwa. Erdogan wspiera przywódców Hamasu i zdecydowanie stoi za nimi. Minister spraw zagranicznych Izraela Katz wezwał państwa NATO do wykluczenia Turcji z sojuszu. Uj, jaka wielka strata by była dla Turcji. Oj. A od kiedy to w ogóle Izrael jest NATO? Prawda? Ale abstrahując od tego. A tutaj macie bardzo ciekawy artykuł. Nie chcę mi się tego puszczać. Prawda? Jestem czosnkiem i chcę powiedzieć, że nasza Biblia mówi, że jesteście zwierzętami. Komentarze. Jeśli jesteśmy zwierzętami, to im wszystko wolno. Goje zdziwieni. Ale oni wszyscy są pomiotem szatana. Antychryści wychowują swoje dzieci do przyszłych nieuniknionych ludobójstw. Nie ma co się tymi wyznawcami szatana przejmować. Oni i tak skończą w piekle, bo większość i tak w nic nie wierzy, tylko w mamony. To nie chodzi o to. To nie chodzi o to, że państwo, gdzie oni skończą. Ale chodzi o to, że przed tym piekłem będą non-stop pozwalać sobie na wszystko. Rozumiecie? A co za tym idzie? Eksterminacja. O to tylko chodzi. O, dobrze, że już końcóweczka. Tutaj jest bardzo ciekawy artykuł i muszę wam to pokazać, drodzy państwo. I chyba tym zakończymy, bo się troszkę przedłużyło. Argumentów naukowych użyć, żeby świadomie bronić się przed bardzo poważnymi skutkami bocznych szczepień podczas odmowy szczepienia. A, proszę państwa, przepraszam najmocniej. Nie mogę tego pokazać. Bo no różnie może być, rozumiecie. I tym miłym akcentem w takim razie tu wam pokażę miły akcent. I tym miłym akcentem życzę państwu wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.